kabinie rozkładają się promienie wschodzącego słońca. Ciszę poranka przerywa huk. Ryk dopalanego silnika przeszywa wszystkich, którzy patrzą na samolot z miłością. Jednak i oni dzielą się na tych, którym pozostało spoglądanie na lecący samolot oraz tych, którzy część swojego życia poświęcili pasji latania. Im nie przeszkadza wielogodzinna praca na płycie lotniska. W deszczu, mrozie i upale, ale też dniem i nocą, gdy wiatr wieje prosto w oczy, ale to dzień powszedni lotnictwa wojskowego. Popularnie nazywani są naziemną obsługą, fachowo technikami lotnictwa. Są ludźmi, którzy pracując pod skrzydłami samolotów odnajdują w tym przyjemność i satysfakcję, nawet gdy hałas mierzony jest w setkach decybeli. Arkady Fidler w słynnej książce Dywizjon 303 złożył hołd 2000 polskich mechaników, którzy bronili ze swoimi pilotami brytyjskiego nieba podczas bitwy o Anglię. Te słowa krzepiły serca wielu Polaków, nie mówiąc o naszych rodakach Wielkiej Brytanii. Myśliwca i mechaników przenikało jedno wspólne, głębokie uczucie. On i oni kochali zapamiętale swój samolot. Lecz ich kochanie nie było jednakie. Podczas gdy mechanicy wszystko w tej miłości dawali, nic w zamian nie biorąc, on, myśliwiec, przeciwnie, wszystko brał, tylko brał. Porywał samolot jak pannę w górę, promieniał zwycięstwami, zbierał laury. Był jak okazały kwiat albo ponętny owoc, który budził głośny podziw i dla którego były pieśni, zaszczyty, słońca. Oni, mechanicy, byli jak skromne korzenie tego kwiatu, niezbędnie potrzebne co prawda do jego rozkwitu, lecz zacienione, bez promieni i bez zaszczytów. Po prostu szare korzenie. Żeby pilot mógł wystartować, ogromna, naprawdę ogromna rzesza ludzi musi na to zapracować. Między innymi wy, dlatego że jesteście żołnierzami ubezpieczenia lotu w głównej mierze, a także żołnierzami innej specjalności, bo w tej chwili przychodzą żołnierze do środków. Właśnie wy i ja i wszyscy inni będziemy pracowali właśnie na to, aby tych kilkudziesięciu pilotów mogło się znaleźć w powietrzu. Ale także na to będą miały wpływ inne służby. Służby, które techniczne, które przygotowują samolot do lotu. To będą służby, które będą dbały o czystość pasa. Wreszcie takie prozaiczne jak wartownicy, którzy pilnują tych hangarów, czy ci kucharze wreszcie, którzy dbają o to, aby całą tą rzeszę żołnierzy wyżywić. Generalnie rzecz ujmując, zadanie bazy lotniczej polega na tym, aby zabezpieczyć działanie lotnictwa bojowego. Aby samoloty mogły wykonywać loty, na całym lotnisku musi pracować od 300 do 350 osób. Podczas dni lotnych na płaszczyźnie lotniska odbywa się swoista krzątanina. Technicy z wojskowych eskadr lotniczych celebrują pracę przy samolotach. Zanim samolot wystartuje, poddawany jest specjalnej kontroli. To nie jest łatwa praca. Drobny błąd może kosztować życie pilota. Samolot na małych wysokościach osiąga prędkość 700-800 km na godzinę, a na dużych ponad 1000 km na godzinę. Przy takich prędkościach najmniejsze niedopatrzenie technika lub osoby przeprowadzającej przegląd agregatu może spowodować katastrofę. Wystarczy błahostka, na przykład niedokręcenie jakiejś śruby. Przy takiej prędkości każdy, nawet najmniejszy fragment po oderwaniu się od silnika może spowodować nieodwracalne skutki. Żeby do tego nie doszło, technicy poszczególnych specjalności sprawdzani są przez swoich przełożonych, na przykład dowódcę klucza. Na lotnisku wojskowym w Świdwinie bazują dwie eskadry lotnictwa taktycznego. 39 i 40 swoje zadania wykonuje na samolotach myśliwsko-bombowych Su-22. Historia lotnictwa wojskowego w Świdwinie sięga lat 50. Obie eskadry, 39 i 40, tworzą 11. Bazę Lotnictwa Taktycznego, która wchodzi w skład 2. Korpusu Obrony.
40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina jest dumna ze swoich samolotów Su-22. Są to najnowsze, niestety z najstarszych maszyn, jakimi dysponują Wojska Lotnicze Rzeczpospolitej. Ja jestem technikiem samolotu i można to uznać, że taki technik samolotu to jest gospodarz tego samolotu. Odpowiada całkowicie za ten samolot, a poza tym jeszcze pracują specjaliści, tak jak tu kolega technik sprzętu, czy też są technicy uzbrojenia, technicy PRNK, technicy radio. I każdy z nami współpracuje, ten technik samolotu jest takim gospodarzem i odpowiada za wyciągnięcie tego samolotu na płaszczyznę, naloty, przygotowanie całe. To jest instalacja płatowca, silnika, napełnienia paliwem. Jest takie powiedzenie, słonko jeszcze, a my już, słonko jest, a my jest. Czyli od wschodu do zachodu słońca przychodzi sezon. Także dzisiaj mamy zmianę 10 godzin. Wyjechaliśmy 3,5 godziny przed, to jest 13 godzin. Tak 14 godzin gdzieś mamy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we współczesnym lotnictwie wojskowym odgrywają służby techniczne, zabezpieczenia logistyczne i ubezpieczenia lotów. Są one tak samo ważne jak piloci i ich samoloty. Stanowią jedną całość. Do tego dodać należy system nawigacyjny, elektroświetlny i łączności. Zabezpiecza on poruszanie się samolotów w przestrzeni powietrznej. Najczęściej są to ludzie, których nie widzimy. Dzieciństwo, można powiedzieć, interesowałem się lotnictwem. W jakiś tam sposób mieszkanie daleko lotniska wojskowego, jeszcze wtedy radzieckiego. I podglądałem te samoloty i tak mi się to spodobało. Poszedłem do szkoły wojskowej w Oleśnicy. Już z zamierzeniem, żeby zostać tym technikiem samolotu. Może nie tyle technikiem samolotu, co pracować przy samolotach. Wtedy sobie nie zdawałem sprawy, jakie są specjalności, jak to wszystko wygląda z bliska. No, po ukończeniu szkoły trafiłem tutaj do pułku, do Świdwina. Wtedy jeszcze był pułk. A w tej chwili służę w eskadrze. Też było podobnie jak u kolegi, tylko że lotnisko to było polskie, nie radzieckie. Urodziłem się i pochowywałem w Dęblinie. Mieszkałem na terenie lotniska. Także ja to słyszałem, to może nie głos matki, co samolotu. To wciągnęło mnie raczej. A że daleko z Dęblina do Świdwina? Niestety. Ale tak to skierowano mnie to do służby. I 16 lat już jako żołnierz zawodowy tutaj służę. Nie na rzecz. Służba w lotnictwie nie jest łatwa. Przekonacie się o tym nieraz. Będą to systemy dżurowe, będą to loty, będą to warty służby. To nie będzie jak w kawalerii powietrznej. To nie jest typowa jednostka wojsk lądowych, ale jest to lotnictwo. Specyfika lotnictwa polega na tym, że wszyscy pracują na sprawne działanie lotnictwa. Pułkownik Paweł Jazienicki każdy lot przeżywa tak samo. To znaczy tak, jakby to był pierwszy lot. Zawsze jest spokojny i opanowany. Wie, że wszystkie emocje trzeba zostawić tu, w szatni bazy lotniczej. Po wyjściu na płytę lotniska najważniejsze są trzy sprawy. Maszyna, jej opiekunowie i zadania, które trzeba bezbłędnie wykonać. Głównie dzięki nim, szarym korzeniom bujnych kwiatów, jako obsłudze naziemnej pięknie mówił Arkady Fiedler. W tej chwili oczywiście ta więź jest znacznie słabsza, aniżeli było to na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy pilot i mechanik byli przywiązani do swojego samolotu bardziej niż teraz, ponieważ teraz często my nie latamy na tym samym samolocie. Każdy lot praktycznie wykonywany jest na innym samolocie, z innym technikiem. Technik i samolot są ściśle ze sobą związani, ponieważ każdy technik jest przypisany do swojego samolotu. Natomiast pilot wykonuje lot na bardzo różnych samolotach. Niemniej jednak, nawet dzisiaj my znamy techników bardzo solidnych i czasami mniej solidnych. Dlatego też przed każdym lotem pilot, oprócz tego, że przyjmuje meldunek od technika samolotu, wita się z nim, poznając przy tym właśnie tych lepszych i tych może słabszych troszeczkę. To również sam przegląda cały samolot i sprawdza go szczegółowo przed lotem. Mimo tego zaufania, które wiąże pilota i technika, ponieważ musi być to zaufanie. Pilot nie jest w stanie sprawdzić wszystkich technicznych szczegółów samolotu, ze względu na to, że samolot jest urządzeniem niezwykle skomplikowanym.